Ja tylko wspomnę o tym, że ta debata ma charakter dwojaki, to znaczy z jednej strony będzie dotyczyła na pewno, tego jesteśmy pewien, bardzo żywotnych i aktualnych spraw związanych z polską praworządnością. Myślę, że tutaj będą pojawiały się różne rozwiązania, które preferuje zarówno pan profesor Sadurski, jak i pan doktor Zalaśliński. Natomiast drugim powodem jest też to, że formalnie i symbolicznie zaczynamy w tej chwili w Kolegium Civitas taki nowy etap w sensie dydaktycznym, eksperckim, że z czasem też naukowym, mianowicie dostaliśmy uprawnienia do prowadzenia kierunku prawa. I niejako ta debata dzisiaj jest taką inauguracją tego faktu. Myślę, że po niej nastąpią kolejne wydarzenia. Prawo jest tym takim naszym kolejnym elementem w naszej układance pod nazwą Civitas. I myślę, że ta nazwa też zobowiązywała do tego, żebyśmy kształcili także w tym kierunku. A no, zachętą w jakimś sensie, mam nadzieję, będzie dzisiaj też to, co nam powiedzą nasi goście. Także debata się odbywa tutaj na miejscu, ale także na Zoomie, będzie też na naszym kanale na YouTube. Dziękuję bardzo, przekazuję prowadzenie. Bardzo dziękuję, panie rektorze. To jest czas dla porządku. Grzegorz Jaderek. Dzień dobry państwu. Instytut Prawa i Społeczeństwa INBRIS, który ma honor i zaszczyt współpracować blisko właśnie z Kolegium Civitas w wprowadzaniu prawa do głównej ścieżki w Kolegium Civitas. Kolejne kroki przed nami, wiele kroków już wykonanych i dzisiaj bardzo duży krok, bardzo ciekawa debata, zaszczytni goście. Oczywiście znani wszystkim państwu, więc pewnie nie trzeba blisko przedstawić, ale też dla porządku oczywiście powiedzmy. Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia pan profesor Wojciech Sadurski, Uniwersytet w Sydney, też profesor w Centrum Europejskim Instytutu Warszawskiego, członek Consilium Civitas, także tutaj też związany z tym miejscem. Pan profesor był też przez wiele lat związany z Uniwersytetem we Florencji, bardzo też znaną instytucją. Pan profesor uczył we wszystkich zaszczytnych miejscach. Także tutaj też długo można było też wskazywać wszystkie honory. Otrzymał też wczoraj zaszczytne oznaczenie dotyczące zasłużonych wymiarów sprawiedliwości, także też serdecznego pracy dla pana profesora. I dziękujemy jeszcze raz, że jest z nami. I po mojej lewej stronie pan doktor Tomasz Zalasiński, radca prawny. Człowiek, można powiedzieć, niezwykle ciekawy, bo łączy bardzo wnikliwą, rzetelną naukę też z praktyką. Jest konstytucjonalistą, znaną osobą w środowisku prawniczym, ale też działa aktywnie w Kancelarii Prawnej Domańskiej Zaszewskiej Falinka i też bardzo intensywnie działa społecznie. Wieloletni członek, bardzo aktywny Obywatelskiego Forum Legislacji przy Fundacji Stefana Batorego, też współpracownik INPRIS, czym sobie tutaj też bardzo chwalimy i jesteśmy zaszczyceni. Też zaproszenie pana doktora, który ma wiele wątków, też o tym, który mówił pan rektor Stanisław Mocek, że dzisiaj po raz pierwszy dzień, kiedy występuje w nowej roli, czyli kierownika studiów prawniczych na Kolegium Civitas. Także mam nadzieję, panowie troszkę zestresowany, bo zwykle wygląda na człowieka w ogóle, który się w ogóle nie denerwuje, ale mam nadzieję, że dzisiaj chociaż troszkę będzie zestresowany. Jest. I co bardzo ważne, pan doktor jest współautorem, albo może być głównym autorem koncepcji i projektów ustaw dotyczących właśnie reformy Trybunału Konstytucyjnego. Więc to też będzie nasz temat tutaj kluczowy. W wielu kwestiach panowie się na szczęście nie zgadzają, więc to dla naszej debaty będzie na pewno ciekawe. Coś, co też warto powiedzieć, jesteśmy na Zoomie, jest transmisja, jest możliwość zadawania pytań na czacie.
te pytania do nas spłyną, jeżeli się pojawią i będzie możliwość przekazania też naszym panelistom, żeby na te pytania odpowiedzieli. Mamy umowę taką, że około 40-45 minut mamy takie moderowanie dyskusji, a później będzie szansa na zadawanie pytań, komentarzy, uwagi i będzie można o tym porozmawiać. Kończymy najpóźniej 16:30. Także startujemy. Pierwsze pytanie, takie może troszkę prowokacyjne dla obu panów. Czy my w ogóle w Polsce, w naszym pięknym kraju, potrzebujemy Trybunału Konstytucyjnego? Bo wiemy, że Trybunał Konstytucyjny w obecnym kształcie, można powiedzieć, jest w stanie pewnej upadłości, można powiedzieć, działa, ale czasami też w sposób taki kontrowersyjny. Nie wiadomo, jak długo jeszcze będzie w tej fazie dziwnej i trudnej dla naszego ustroju, dla naszego państwa. Jakoś państwo funkcjonuje, instytucje działają, sądy działają, więc my możemy w ogóle Trybunału nie potrzebujemy. Panie profesorze. Dziękuję. Zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie panu rektorowi, wszystkim państwu, a jednocześnie wyrazić moje gratulacje i radość z powodu tego nowego etapu kolegium, polegającego na utworzeniu kierunku prawa, również z najlepszymi gratulacjami dla pana doktora Zalasińskiego. Ja znam uczelnie na świecie, bardzo dobre czasem, które nie mają Wydziału Prawa. Teraz zresztą jestem profesorem gościnnym na świetnym uniwersytecie, na którym nie ma Wydziału Prawa, to jest Uniwersytet Princeton. I mam takie wrażenie, że czegoś mi tam brakuje, że mimo, że to jest naprawdę znakomita uczelnia i to mają tam długą listę noblistów i tak dalej, osoby znane wszystkim właściwie uczonym w rozmaitych dziedzinach, to jednak ten brak Wydziału Prawa jakoś mi tam doskwiera. I nie ujmując niczemu wspaniałości kolegium Civitas i wizji założycielki kolegium, która jest tu z nami, to jednak myślę, że naturalnym etapem wzrostu i dojrzewania uczelni jest rozszerzenie się również na Wydział Prawa. Także najlepsze gratulacje i bardzo się cieszę, będę kibicował z największym entuzjazmem prawnikom i prawniczkom tutaj na Wydziale Prawa, kolegium Civitas. I zawsze jesteś mile widziany. Ogromnie dziękuję, jestem zaszczycony. Proszę państwa, na pytanie odpowiem może prowokacyjnie, ale jednocześnie szczerze. Nie jest to prowokacja dla prowokacji, ale dość szczerze. Uważam, że w Polsce obecny Trybunał Konstytucyjny potrzebny jest w stopniu umiarkowany, jeśli w ogóle. W tej chwili nie mamy na przykład Trybunału Konstytucyjnego i ten brak nie powoduje jakiegoś fundamentalnego problemu na starcie demokratyzacji polskiego ustroju. Poza tym, że dla niektórych ludzi fakt istnienia organu, który bezprawnie i w sposób uzurpatorski nazywa się Trybunałem Konstytucyjnym, może rodzić jakieś dysonansy poznawcze, bo nagle słyszą, że jedno medium napisze, że Trybunał Konstytucyjny coś zdecydował, inne medium powie, tak zwany Trybunał albo Trybunał Julii Przyłębskiej coś zdecydował. No nie każdy musi być prawnikiem, nie każdy musi się orientować w tych subtelnościach, czyli lepiej byłoby, żeby go nawet faktycznie nie było, niż żeby faktycznie był jakiś organ, który ma taką tabliczkę na bramie, ale jednak nie jest Trybunałem Konstytucyjnym. Jakoś można bez niego przeżyć. Może dlatego, że Trybunały Konstytucyjne w tej formie i w tym modelu, w jakim on został przyjęty w Polsce po upadku komuny, a właściwie jeszcze trochę wcześniej przecież, bo to było jeszcze za stanu wyjątkowego, kiedy został przyjęty, ale powiedzmy, że naprawdę urodził się w obecnej formie z obecnymi kompetencjami i ambicjami przy upadku komuny. Otóż te trybunały miały głównie o charakterze scentralizowanym, jako organ zajmujący się wyłącznie sprawami konstytucyjnymi, ale jednocześnie mający, a w takim razie roszczący sobie prawo do monopolu orzecznictwa konstytucyjnego. One są związane z pewnym specyficznym okresem rozwoju społecznego albo rozwoju politycznego.
to są organy bardzo charakterystyczne dla tak zwanej demokracji tranzycyjnej, przepraszam za brzydkie słowa, albo transformatorskiej, czyli kiedy państwo wychodzi z określonego ustroju bardzo niedemokratycznego, autokratycznego i przechodzi do demokracji. Czy to będzie Republika Południowej Afryki po upadku apartheidu, czy to będzie Bundesverfassungsgericht w Niemczech po upadku faszyzmu, czy to będzie Corte Costituzionale we Włoszech po upadku włoskiego faszyzmu, czy to będą sądy konstytucyjne w Azji Wschodniej, na przykład Korea Południowa, Tajwan i tak dalej, Indonezja, Tajlandia w Azji Wschodniej, czy to będą kraje Ameryki Łacińskiej po upadku rozmaitych militarnych rządów. I to można zrozumieć, że w takich momentach historycznych tego typu organy są bardzo przydatne, bo scentralizowana i monopolistyczna rola konstytucyjna tak zwanych sądów kelzenowskich, czyli zaprojektowanych nagle przez Kelzena w Austrii po pierwszej wojnie światowej, jest bardzo przydatna. One mogą, po pierwsze, możemy mieć zaufanie do ludzi, którzy tam są obsadzeni, bo zazwyczaj nowa władza może postarać się, żeby tam dać elitę demokratyczną, czasem ludzi ściąganych nawet z emigracji, jak to było, z emigracji, jak to było w przypadku czy Czech na przykład. I można przekazać tym organom funkcję szybkiej aktualizacji i modernizacji prawa w duchu demokratycznym, co bardzo trudno szybko zrobić normalną drogą ustawodawczą. A ponieważ przyjęta w demokracjach, w każdym razie postkomunistycznych, przejściowych, była zasada pewnej ciągłości, to znaczy nie mamy rewolucji, a jednak połączenie ciągłości ze zmianą, tego typu trybunały mogły być uznane za przydatne. No, ale okres przejściowy kiedyś się musi skończyć. Czasem one działają na zasadzie już takiego rozpędu, jak w Niemczech, gdzie mamy ustabilizowany, bardzo skonsolidowany system demokratyczny, ale ten trybunał nadal istnieje. Ale tak naprawdę dla demokracji skonsolidowanych bardziej charakterystyczne są sądy, zwykłe sądy najwyższe, które również odgrywają rolę konstytucyjną. Takie jak może są najwyższe w Australii, czy w Indiach, czy w Japonii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie. No, a zatem być może obecnie my jesteśmy co prawda w pewnym stanie przejściowym, ale nie jest to stan przejściowy analogiczny do stanu przejściowego po upadku komuny. Bo my nie jesteśmy w momencie, w którym musimy usiąść i zaprojektować, no teraz projektujemy nowy ustrój. Nie, my nie projektujemy nowy ustrój. My naprawiamy okręt na otwartym morzu. Czyli my musimy generalnie wrócić do tego, co zostało zrujnowane przez PiS. Oczywiście z pewnymi modyfikacjami, bo nigdy nie wraca się do tej samej rzeczy. No, jeśli tak jest, to na pewno rozproszona kontrola konstytucyjności ustaw jest bardzo przydatna. I podkreślam coś, o czym nie wszyscy wiedzą, nie prawnicy. A mianowicie ona wynika jednoznacznie z postanowień konstytucyjnych, z dwóch ustępów artykułu 8, które mówią o naczelności konstytucji i o bezpośrednim stosowaniu konstytucji. I z artykułu 178 ustęp pierwszy, który mówi, że sędziowie, wszyscy sędziowie, nie sędziowie, sędziowie sądów powszechnych, sądu najwyższego, związani są tylko konstytucją i ustawami. W tej właśnie kolejności. Konstytucją i ustawami. A zatem jest to oczywiste zaproszenie. W sytuacji, w której uznają, że jakiś przepis ustawowy, który mieliby zastosować, jest niezgodny z ich rozumieniem konstytucji, oni powinni zignorować ten przepis i stosować konstytucję bezpośrednio. W tej chwili Trybunał Konstytucyjny upiera się i robi to od początku istnienia swojego, że nie, sędziowie nie powinni tego robić, sędziowie powinni pytać nas w drodze pytania prawnego, w drodze tak zwanej kontroli konkretnej, ale ostatnie słowo ma Trybunał Konstytucyjny. Nie ma żadnego konstytucyjnego uzasadnienia do tego monopolu. A zatem każdy sędzia na każdym szczeblu, oczywiście w drodze, która później może prowadzić do normalnej ścieżki apelacyjnej,
może uznać jakikolwiek przepis za niekonstytucyjny, jeżeli ma uzasadnione wątpliwości co do konstytucyjności i może, a w szczególności dotyczy to obecnego Sądu Najwyższego. Znaczy każdy sędzia, zwłaszcza Sądu Najwyższego, może zrobić to, co zrobił wielki, pierwszy historycznie prezes Sądu Najwyższego Amerykańskiego, John Marshall, gdzie chociaż konstytucja nie przewidywała w ogóle kontroli konstytucyjności, powiedział, ja jestem sędzią, ja muszę wcielać przez tę konstytucję, jeżeli mam na stole ustawę i konstytucję i ja uważam, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, jeśli mam konflikt praw, to ja muszę stosować konstytucję. Ergo ustawa zostaje niejako pominięta. I to samo zrobił wielki, nadal żyjący sędzia i prezes izraelskiego sądu najwyższego, Aharon Barak, który w sprawie Mizrahi Bank kilkanaście lat temu zrobił dokładnie to samo. Nawet nie mając pisemnej konstytucji, ale mając tak zwane ustawy podstawowe, powiedział, my będziemy oceniać poszczególne ustawy Knessetu w oparciu o ustawy podstawowe i uważam, że każdy sędzia polski może być teraz sędzią marszałem albo sędzią Barakiem. I już to się sporadycznie oczywiście działo. Wszyscy prawnicy wiedzą i mogą podać pełne przykłady tego, że sądy tak robiły. Sąd we Wrocławiu, który na przykład w sprawie dotyczącej dowodów, jak to się nazywa, z niezatrutego drzewa, prawda? Powiedział, nie, to jest niezgodne z konstytucją. Piękne orzeczenie, fantastyczne. Że to powinno się stać pełną praktyką, ale czymś sporadycznym. I zakończę słowami, że dokładnie to, jako pewną konkluzję z obecnego kryzysu konstytucyjnego, powiedział jeden z najwybitniejszych sędziów w historii polskiego Trybunału Konstytucyjnego i później sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, pan profesor Leszek Gerlitz, który w swoim rozdziale w książce jeszcze chyba nie opublikowanej, on mi przesłał draft, ale to już idzie do druku, dokładnie to powiedział. My tak naprawdę nie potrzebujemy być może Trybunału Konstytucyjnego, przyszedł czas na kontrolę rozproszoną. To nie oznacza, że ja nie oceniam dorobku Trybunału Konstytucyjnego z czasów, gdy ten organ jeszcze istniał, pozytywnie. Pisałem o tym dużo i oceniam per saldo pozytywnie. Pewne rzeczy krytykowałem, ich nadmierną uległość wobec Kościoła katolickiego, pewne rzeczy bardzo pozytywne. Ale uważam, że ten czas już minął, jesteśmy na nowym etapie historycznym, mamy teraz inny okres przejściowy, mamy coś, co nam psuje, że tak powiem, dyskurs publiczny, bo udaje, że jest Trybunałem, a nie jest. I w związku z tym wcale nie jestem tak przywiązany do idei, żeby Trybunał w Polsce. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Niewinne pytanie i wspaniały wykład o praktykach konstytucyjnych w świecie. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Rzeczywiście wyzwanie, żeby każdy polski sędzia był sędzią marszałek, sędzią Barakiem. Oczywiście to dość duże wyzwanie, ale bardzo słusznie. Bardzo dziękuję. Pan doktor Tomasz Zalasiński jest autorem wspaniałego doktoratu o zasadach prawnych, które wypracował Trybunał Konstytucyjny. I panie doktorze, czy nie było panu żal, gdyby Trybunał tutaj się jakoś zminimalizował i zniknął. Proszę bardzo o dyscyplinę czasową, oczywiście, żebyśmy zdążyli ze wszystkimi pytaniami z publicznością. Dobrze, więc ja rozpocznę od tego, że rzeczywiście pisałem doktorat na temat zasad prawidłowej legislacji. Nie jestem przekonany, czy to w tej chwili jest doktorat z zakresu prawa konstytucyjnego, czy historii prawa. Bo z tą prawidłową legislacją jest niestety z roku na rok coraz słabiej. Natomiast odnosząc się do pytania, to przyznam szczerze, że jestem znacznie bardziej przywiązany do idei kontroli konstytucyjności prawa w takiej formule, w jakiej ona jest zapisana w Konstytucji. Chciałbym podkreślić, że w ogóle genezą kontynentalnego modelu sądownictwa konstytucyjnego jest ochrona, zinstytucjonalizowana ochrona praw jednostki. Przecież Trybunały Konstytucyjne powstawały po konfliktach zbrojnych, ideach się ukształtowała. W Polsce Trybunał Konstytucyjny rozpoczął działalność w 1985 roku, czyli też w okresie, w którym no, wychodziliśmy z bardzo trudnej sytuacji, gdy idzie o prawa i wolności jednostki i ich przestrzeganie. A podstawową zaletą Trybunału Konstytucyjnego w formule właśnie kontynentalnej jest to, że Trybunał Konstytucyjny stanowi rodzaj negatywnego ustawodawcy, to znaczy broni obywatela
przed tak zwanym bezprawiem ustawowym i broni w sposób generalny i abstrakcyjny, to znaczy rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego mają moc, powiedziałbym w pewnym uproszczeniu, równą ustawie. Są generalne i abstrakcyjne, publikowane w Dzienniku Ustaw. To jest coś, co zasadniczo odróżnia Trybunał Konstytucyjny w kształcie istniejącym w naszym ustroju państwa od tak zwanej rozproszonej kontroli konstytucyjności, gdzie konstytucyjność ustawy jest badana przez sąd powszechny, ale ma zastosowanie wyłącznie w danym rozpatrywanym przez ten sąd przypadku. Czyli może dochodzić do sytuacji takiej, że jeden sąd, stosując rozproszoną kontrolę konstytucyjności, uzna, że dany przepis jest niezgodny z konstytucją, a drugi uzna, że wręcz przeciwnie, że jest zgodny i go zastosuje. To z punktu widzenia pewności prawa, stabilności obrotu prawnego jest rozwiązanie znacznie gorszym niż rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, który w sposób generalny i abstrakcyjny stwierdza, że dany przepis jest niezgodny z konstytucją, jego orzeczenie jest publikowane w Dzienniku Ustaw i co najważniejsze, po wejściu w życie tego wyroku, dany przepis jest usuwany z ustawy i wówczas nie ma już najmniejszego ryzyka, że sąd w procesie stosowania ten przepis zastosuje, on nie ma możliwości jego zastosowania. W związku z tym w mojej ocenie dla mnie system rozproszonej kontroli konstytucyjności oparty na zasadzie bezpośredniego stosowania konstytucji uzupełnia w pewnym stopniu model kontynentalny sądownictwa konstytucyjnego i to mamy możliwość, że ten proces obserwujemy w tej chwili, kiedy mamy do czynienia z sytuacją, gdy Trybunał Konstytucyjny, i tu z panem profesorem się w pełni zgodzę, pan profesor powiedział, że nie istnieje. Ja bym powiedział, że istnieje, ale w formie całkowicie nieznanej polskiej konstytucji. Znaczy mamy instytucję publiczną, ona jest określona mianem Trybunału Konstytucyjnego, ale to, co się w niej dzieje, i o tym za chwilę też chciałem bliżej powiedzieć, to, co się w niej dzieje, zupełnie odbiega od tego, jak powinien Trybunał Konstytucyjny funkcjonować. Więc Trybunał Konstytucyjny mamy, ale jest to forma całkowicie obca polskiej konstytucji. I w tej chwili jesteśmy w procesie o to takim, że skoro Trybunał Konstytucyjny nie funkcjonuje prawidłowo, no to siłą rzeczy rozproszona kontrola konstytucyjności wypełnia, czy stara się, sądy starają się wypełnić tę lukę kontroli konstytucyjności. Natomiast odnosząc się do Trybunału Konstytucyjnego w stanie, w jakim jest obecny, to przyznam szczerze, że to jest bardzo interesujące zagadnienie dla osób, które naukowo zajmują się obserwacją funkcjonowania ustroju państwowego, zwłaszcza w warunkach kryzysowych. Bowiem Trybunał Konstytucyjny w chwili obecnej, nie wiem, użyłbym takiego sformułowania z takiej retoryki piłkarskiej może, pełni rolę takiego ustrojowego libero. Obecnie, gdy obserwuje się jego postępowanie. To znaczy, że w zależności od potrzeb może grać na różnej pozycji. Może pełnić funkcję organu władzy ustawodawczej. Może pełnić funkcję organu władzy wykonawczej. Może czasami pełnić również funkcję Trybunału Konstytucyjnego. Albo na przykład Sądu Najwyższego. I to jest przerażające, ale gdy obserwujemy praktykę funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, tak właśnie jest. Proszę spojrzeć na rozstrzygnięcie na przykład dotyczące aborcji, czy rozstrzygnięcie dotyczące zakończenia kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich. To przecież nie jest to nic innego, jak kreowanie norm, nie negatywny ustawodawca, ale pozytywny organ, który kreuje normy i to nie na poziomie ustawowym, co wręcz na poziomie konstytucyjnym. Tak? Bo przecież w konstytucji nie ma tych norm, na których Trybunał Konstytucyjny oparł się w zakresie dotyczącym np. rozstrzygnięcia aborcyjnego. Myśmy bardzo wnikliwie analizowali treść prawa do życia i pracę w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego nad treścią tego przepisu. I on został sformułowany w taki sposób, że właśnie nie pozostawił Trybunałowi możliwości do tego, żeby zaostrzyć mocą orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego warunki dotyczące aborcji. Więc tak, gdy idzie o wchodzenie
Trybunału Konstytucyjnego w rolę ustawodawcy, ale Trybunałowi obecnie zdarza się również wchodzić w zupełnie inną rolę. Spójrzmy na przykład na postanowienia tymczasowe dotyczące tego, że prezesowi Rady Ministrów można powołać danego prokuratora na określone stanowisko, a innego nie można powołać. No to toż przecież to jest nic innego jak klasyczna formuła organu władzy wykonawczej. Tak? To Trybunał Konstytucyjny, wydając to rozstrzygnięcie, tak naprawdę wchodzi w rolę rodzaju Rady Państwa, czyli nad organu wykonawczego, który wydaje pewne dyrektywy i wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób organy władzy wykonawczej, administracja rządowa ma funkcjonować. Te kompetencje w żadnym stopniu nie mieszczą się w tym, do czego jest upoważniony Trybunał Konstytucyjny na podstawie Konstytucji. Więc stan, który mamy obecnie, zgodzę się z panem profesorem, być może lepiej byłoby, gdyby tego Trybunału w kształcie, w jakim jest, nie było, ponieważ korzyści z niego nie ma żadnych, a problem ustrojowy jest gigantyczny i narastający. Natomiast gdy idzie o to, co na przyszłość, to w mojej ocenie no, nieodzownym jest odtworzenie Trybunału Konstytucyjnego jako niezależnego, niezawisłego organu stojącego na straży konstytucyjności ustaw. Właśnie z tego względu, iż charakter generalny i abstrakcyjny jego rozstrzygnięć jest i ma znaczenie dla obywateli bardzo istotne. I tego znaczenia nie są w stanie wypełnić w mojej ocenie sądy, stosując rozproszoną kontrolę konstytucyjności. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czyli jest się o co bić. Nawet jest. Tak, tak. Nie dość, że jest, co jest. To skoro jest się o co bić, to może przejdźmy właśnie teraz na poziom pewnego konkretu, czyli tych projektu, tego pomysłu, który jest na stole. Jeżeli pan profesor pozwoli, to bym zaczął teraz może pana doktora, jako autora tej koncepcji. Licząc oczywiście na zdecydowaną kontrę pana profesora, jak powiedzieć pana doktora. Patrzcie, pan doktor jest zwolennikiem działań zdecydowanych, ale jednak ewolucyjnych, krok po kroku, i taką koncepcję pracowicie w relacji, w konsultacjach ze środowiskiem prawniczym, społecznym przygotował. Mamy uchwałę sejmową, mamy projekty ustaw. Ale pytanie jest teraz o scenariusze. Jak pan doktor widzi te scenariusze, jak to się, co się może wydarzyć, jak to się może potoczyć i jaka będzie reakcja większości sejmowej na te, czy, jak, to jest ocena szans, żeby to się wszystko udało. Prośba też o taką zwartą dyscyplinę czasową. Więc ja chciałbym może rozpocząć od tego, że projekt reformy Trybunału Konstytucyjnego jest projektem o charakterze społecznym. To jest bardzo ważne. Nigdy dotąd w historii ustroju naszego państwa nie dochodziło do sytuacji takiej, że status organów konstytucyjnych jest regulowany w drodze projektów, które zostały przygotowane przez zespoły eksperckie, projektów społecznych. W tym przypadku projekt został przygotowany przez zespół ekspertów prawnych Fundacji Batorego, którego to zespół jestem członkiem. Został poddany bardzo głębokim konsultacjom publicznym i z organizacjami społecznymi zrzeszającymi osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, i z organizacjami społecznymi, które są zaangażowane w walkę o praworządność, a także z ekspertami, osobami, które pełniły funkcje w Trybunale Konstytucyjnym, funkcje sędziowskie, doświadczonymi sędziami Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, przedstawicielami doktryny prawa konstytucyjnego. I efektem tych prac jest projekt, który w tej chwili znajduje się w parlamencie, został wniesiony Sejmą jako projekt poselski. I mam nadzieję, że z tego parlamentu, znaczy, że po pierwsze zostanie uchwalony, że zostanie uchwalony w wersji możliwie niezmienionej, bo też jest taka obawa, że projekt zawsze może ewoluować. Chciałoby się, że tak powiem, mieć nadzieję, że ta ewolucja nie doprowadzi do tego, że ten projekt no, straci swoje zalety, przynajmniej ja postrzegam jako zalety. Więc to jest jedna rzecz, czyli te projekty obywatelskie. Projekt ten powstał, powiedziałbym, nie jest
nie zmierza do przywrócenia stanu poprzedniego, czyli nie, jego celem nie jest odtworzenie Trybunału Konstytucyjnego sprzed 2015 roku, ale stworzyliśmy od podstaw regulację prawną dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego. Staraliśmy się również usunąć te usterki w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego, które dostrzegaliśmy, bowiem stoimy na stanowisku, że w 2015 i wcześniej również Trybunał no, nie był instytucją idealną. Tym dwóm ustawom społecznym towarzyszy uchwała Sejmu, która została opracowana. Został zaproponowany również przez stronę rządową i jak rozumiem znajduje się w tej chwili w Senacie, jako będzie miał stanowić inicjatywę senacką. Ja wyrażam zadowolenie, że w ten sposób do problematyki reformy systemu kontroli konstytucyjności prawa ustawodawca podchodzi, zwłaszcza w kontekście tego projektu ustawy konstytucyjnej, bowiem ustawodawca zdecydował się przedstawić możliwie szerokie rozwiązanie, również uwzględniające zmiany konstytucyjne. Warto zwrócić uwagę, że ta zmiana konstytucyjna dotyczy również rozszerzenia zakresu kontroli konstytucji przez sąd w trybie rozproszonym. To też jest cenna zmiana. Natomiast w jaki sposób będą realizowane prace ustawodawcze? Zakładam, biorąc pod uwagę aktualną większość parlamentarną, że w Sejmie i w Senacie odbędzie się rzetelna, merytoryczna debata na temat projektów i że projekty zostaną uchwalone. Problemem jedynie jest to, jakie podejście do tego projektu uchwalonego przez Sejm i Senat będzie miał prezydent. Myślę, znaczy odpowiedź nie jest łatwa, nie jest oczywista. Natomiast zakładam, że pan prezydent w sposób racjonalny podejdzie do przedłożonych mu projektów ustaw dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, że względy merytoryczne będą brały górę nad względami politycznymi. Ja czasami bywam mniej. Natomiast co jest górą? Dziękuję. Co jest ważne dla mnie z perspektywy procesu legislacyjnego? To, że bardzo pomogłoby w decyzji pana prezydenta to, gdyby proces legislacyjny w Sejmie i w Senacie był bardzo partycypacyjny. To znaczy, aby odbywały się wysłuchania publiczne, aby odbywały się różnego rodzaju panele eksperckie, aby praca w trakcie komisji, podkomisji sejmowych była otwarta dla organizacji społecznych. Aby na te debaty zapraszać również przedstawicieli Kancelarii Prezydenta. Tak, aby, no i oczywiście, aby podkreślić ten obywatelski, społeczny charakter tych projektów, bo, co jest bardzo ważne, one są całkowicie apolityczne. One zostały przygotowane niezależnie od tego, kto będzie sprawował władzę polityczną, ponieważ naszym celem jako organizacji społecznej było stworzenie ram prawnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli konstytucyjności prawa w długim okresie. Tak? Zakładamy, że w tym okresie polityka będzie się zmieniała, natomiast chcielibyśmy, aby Trybunał Konstytucyjny trwał. Dziękuję. Czyli pan doktor podchodzi optymistycznie, ale przez naiwne, tak można powiedzieć do tego tematu. Tak, teraz pytanie do pana profesora. Czy to jest uzasadniony optymizm, czy raczej pan profesor, że to się nie uda, a jeżeli się nie uda, tą drogą małych kroczków i drogą prawidłowej legislacji, to co pan profesor widział, jak tą sytuację rozwiązać się tego podejścia? No nie, ja uważam, że nawet jak się uda, to nic specjalnie się nie zmieni. Więc nie jestem generalnie zwolennikiem projektu wywodzącego się z pomysłu Fundacji Helsińskiej, Fundacji Batorego, przepraszam bardzo. Bez względu na skuteczność przeprowadzenia zmiany ustawowej, która to zmiana jest bardzo mało prawdopodobna, ze względów, które za chwilę wyjaśnię, nie uważam, by to cokolwiek poważnego zmieniło w polskim systemie konstytucyjnym. Ale chciałbym na samym początku wyrazić mój największy szacunek dla zespołu ekspertów Fundacji Batorego, która
rzeczywiście wykonała olbrzymią robotę i przeprowadziła rzeczywisty projekt o charakterze społecznym, w którym to zespole są absolutnie najwybitniejsi polscy prawnicy i prawniczki. Wielu z nich znam bardzo dobrze, z niektórymi jestem zaprzyjaźniony. Cenię sobie ich pracę nadzwyczaj. I powiedziałbym w 90% to, co jest w projekcie i następnie weszło do ustawy, a także do projektu zmiany konstytucyjnej, wspiera. Niemniej te 10%, które zostaje, jest najważniejsze. Tutaj się fundamentalnie nie zgadzam. I powiedziałbym, że nasza niezgoda polega na tym, że czy mówimy, jeżeli przyjmiemy, że mówimy, że Trybunał Konstytucyjny w wersji konstytucyjnej nie istnieje, to upraszczając można powiedzieć, że Fundacja Helsińska mówi, że Trybunał Konstytucyjny nie istnieje w 3/15, bo jest 3 dublerów na 15 sędziów, a reszta nie funkcjonuje właściwie. A ja mówię, Trybunał Konstytucyjny nie istnieje w 15/15. W związku z czym trzeba wyciągnąć z tego wnioski i używając publicystycznego sformułowania, wyzerować Trybunał w całości, a nie w 3/15. Zacznę od jakby końca. Jakie będą konsekwencje tego, co zaproponowała Fundacja Helsińska? Słucham? Przepraszam, Batorego. Oczywiście. Ja mam ten freudowską pomyłkę, bo jestem członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Helsińskiej. Przepraszam, ktoś jest wydziale Fundacji Helsińskiej. Więc spokojnie. No nie właśnie. Tylko z bardzo zaprzyjaźniony z Fundacją Batorego. Jesteśmy prawie we wszystkim po jednej stronie. Otóż, przepraszam, Batorego. To doprowadzi. Gdyby nawet ta zmiana ustawy, zostawmy na boczku zmianę konstytucyjną. Ona jest świetna. Uważam, że idea, aby powoływać Trybunał Konstytucyjny zwiększoną, kwalifikowaną większością, jak to jest na przykład w Niemczech, jest znakomita, ale mówimy o pewien constitutional fiction, prawda? O tej zmianie konstytucyjnej możemy sobie rozmawiać, ale to jest rozmowa taka, o której wiemy, że nie ma ona żadnego przełożenia na fakty w najbliższym czasie. Jeżeli to, co mówi projekt ustawy, a także to, o czym mówi jednoznacznie uchwała sejmowa, trzech dublerów zostanie wycofanych z Trybunału Konstytucyjnego już teraz, przypuśćmy, zgodzi się na to prezydent, albo przypuśćmy, że zostanie to przyjęte uchwałą, to większość pisowska w Trybunale Konstytucyjnym będzie miała, w zależności jak tam liczymy, ja to liczyłem parę razy, będzie istniała w Trybunale Konstytucyjnym albo do drugiej połowy, albo do końca roku 2025. Czyli obecny system z sędziami Piotrowiczem, Pawłowicz, Świączkowskim, Justynem Piskowskim i tak dalej. Nie, przepraszam, Justyn Piskowski jest akurat dublerem. Dobra. Oni będą mieli większe. Nawet jeżeli już dzisiaj, na dzień dobry, wycofujemy trzech dublerów i wprowadzamy prawidłowo wybranych w końcu 2015 roku sędziów, zakładając oczywiście, że oni się nadal na to zgodzą, to jesteśmy z tym garbem do drugiej połowy roku 2025. I my z tym garbem będziemy się czołgać, bo będą ciągle takie, w cudzysłowie, orzeczenia, o których bardzo słusznie pan doktor Zalasiński powiedział i przytoczył je jako pewne ekscesy trybunalskie. One będą stale się powtarzać. Tyle, że nie będą to, w cudzysłowie, orzeczenia jednogłośne, ale przez większość. I oczywiście powoli ci pseudosędziowie obecnie tam istniejący poza dublerami będą odchodzić ze swoich stanowisk, pani Julia Przyłębska w końcu tego roku, ale większość oni będą mieli do końca roku 2015. Zastanawiam się, czy my tego chcemy. Ktoś powie, no zaraz, ale to nie jest myślenie prawnicze, czy my tego chcemy, czy nie, ale czy jest to zgodne z prawem. Zaraz powiem, że wcale prawo tego nie wymaga. Otóż projekt helsiński, Batorego i uchwała mają pewne w tym
zakresie propozycji, upraszczając, nie chcę mówić, bo być może nie interpretuję tego prawidłowo, ale staram się jak najbardziej prawidłowo zinterpretować, to już tam są dwa remedia. Jedno remedium to jest poproszenie szanownych panów i szanowne panie sędzie w Trybunale Konstytucyjnym, by zechcieli zrezygnować ze swoich stanowisk. Bez komentarza. A drugie to jest to, żeby stawiać ich przed zespołami dyscyplinarnymi za przewinienia dyscyplinarne. Przy czym Fundacja Batorego słusznie proponuje, aby rozszerzyć skład, bo jak wiadomo, obecnie w Trybunale składy dyscyplinarne tylko się składają z sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Fundacja proponuje, by przez to byli również rozumiani sędziowie w stanie spoczynku. Czyli tam nie będzie wyłącznie przed pani Pawłowicz czy pan Książkowski, ale też będzie pani sędzia Łętowska, sędzia Wyszykowski, sędzia Safian, cokolwiek. No dobra, ale i tak nadal prezes będzie powoływał te sprawy. I tak to musiało być przeprowadzane ustawowo. A poza tym skąd my wiemy, jak nawet jeżeli jakimś cudem będą te składy składające się wyłącznie z rzetelnych sędziów, jak oni zdecydują, że indywidualnie konkretny sędzia dokonał jakichś ekscesów o charakterze dyscyplinarnym? Jakie one miałyby być? No wiemy, pani Pawłowicz opublikowała coś głupiego na Twitterze. Zgodne jest, przeniewierzyła się, no pewnie godności, ale inni siedzą cicho, tak? I nic nie mówią. I co właściwie im zarzucić? Skąd my wiemy, że ci nowe składy dyscyplinarne zdecydują i kiedy, tak jak my przewidujemy, że oni to mogą zrobić. Czyli będziemy się czołgać tym garbem bardzo jeszcze długo. Na co ja odpowiadam, jest inna droga, inna metoda. Uważam, że ten Trybunał nie tyle źle funkcjonuje, ile go nie ma. Nie ma go w całości, dlatego że został zarażony niekonstytucyjnością. Od momentu początku roku 2017, kiedy do władzy doszła tam pani Przyłębska i zaczęła powoływać dublerów do składów. I że ta niekonstytucyjność trwała do dzisiaj. Ale to była niekonstytucyjność, która była na zasadzie, co tam jest w semiotyce, dziewczyn, łyżka dziewczyn. Ja nie wiem w ogóle, co to jest dziewczyn. Łyżka dziewczyn w. Tak, czyli albo używając innego, jeszcze równie nieapetycznego porównania, że nie może być jajeczko częściowo nieświeże. To jajeczko jest w całości bardzo nieświeże. Dlaczego? Dlatego, że istnienie w tym organie osób niepowołanych do orzekania, osób mających mniej więcej taki sam status jak kierowca Trybunału Konstytucyjnego, z całym szacunkiem dla kierowców, którzy na pewno są przyzwoitymi ludźmi, bo nie robią takich historii jak dziennikarze. Otóż obecność osób niepowołanych, a nie obecność osób prawidłowo powołanych, spowodowała, że Trybunał Konstytucyjny w całości przestał istnieć prawidłowo, bo jest to strzało kolektywne i nie mogli być powoływani ludzie, którzy gdyby byli, my nie mamy pojęcia, jak oni by nie tylko głosowali, ale też przekonywali współsędziów, bo na tym polega orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, że wynikiem deliberacji, a nie czystego głosowania, taka jest przynajmniej teoria. I tego nie możemy przewidzieć, w związku z czym cały ten Trybunał jest niekonstytucyjny od początku roku 2017. Nie dlatego, że nie lubię tego, co oni mówili, ale dlatego, że on stracił swój status konstytucyjny, a dodatkowo jeszcze dodam, że po stronie teraz dyscyplinarnej, że wszyscy co do jednego obecni sędziowie i sędzie, tak zwane Trybunału Konstytucyjnego, automatycznie sprzeniewierzyli się swojej przysiędze, godząc się na obecność w Trybunale i w składach dublerów, czyli osoby niepowołane do tego. Przedtem tak zwani starzy sędziowie w zdaniach odrębnych protestowali. Sędzia Kieres protestował, sędzia Sławomira Wronkowska protestowała,
silnie protestują, a zatem każdy z nich, wzięty z osobna, sprzeniewierzył się swoim przysiędze. Więc nie jest tak, jak mi zarzuca pan profesor Matczak, mój przecież dobry kolega, tak? I dobry znajomy, że ja proponuję jakąś odpowiedzialność zbiorową. Nie, to jest odpowiedzialność najbardziej, jak najbardziej zindywidualizowana. Każdy z nich, wzięty z osobna, godząc się na tę nieprawidłowość, sprzeniewierzył się obowiązkom sędziego i swojej przysiędze. A zatem połączony argument o kontaminacji i o odpowiedzialności powoduje, mamy do czynienia z czymś, co nie jest Trybunałem Konstytucyjnym. I jeśli tak, to Konstytucja wymaga, by Trybunał Niekonstytucyjny został wycofany z obiegu na dzień dobry, a potem możemy przystępować do powołania, czy kreacji, jak niezbyt ładnie mówi uchwała, nowego Trybunału. I to musimy teraz zrobić, to jest przed nami podstawowe zadanie. Dziękuję. Wiem, tutaj dostaję sygnały z lewej strony, że pan doktor bardzo chce odpowiedzieć, chociaż króciutko, więc dostanę taką szansę. Na tym wodę Trybunału skończymy. Wzorem parlamentarnym ma pan minutę. Dziękuję. Znaczy nie tyle chcę, co muszę, bo nie mam innego wyjścia, muszę się do tego odnieść, ponieważ będę pamiętał, ponieważ gruntownie się z tym nie zgadzam. My z panem profesorem już w Fundacji Batorego rozmawialiśmy przy okazji jednej z konferencji na ten temat i wydaje mi się, że co do diagnozy Trybunału Konstytucyjnego w pełni się zgadzamy, że jest to organ, który nie funkcjonuje prawidłowo, jest to instytucja nieznana polskiej konstytucji, biorąc pod uwagę praktykę, w jakiej funkcjonuje. Natomiast zupełnie różnimy się, gdy idzie o drogę naprawy Trybunału Konstytucyjnego. I ja postaram się tak pokrótce, ponieważ mam w pamięci, bardzo obawiam się formuły rozwiązywania organów konstytucyjnych w drodze uchwały Sejmu. Po pierwsze, Konstytucja mówi wprost, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są wybierani na indywidualne kadencje. Jeżeli sędzia został wybrany prawidłowo na indywidualną kadencję, to formułą jego odpowiedzialności jest odpowiedzialność dyscyplinarna. W odpowiedzialności dyscyplinarnej jest też złożenie z urzędu, ale musi to orzec sąd. Natomiast gdybyśmy przyjęli koncepcję pana profesora, że robi to parlament uchwałą, czyli bez udziału Senatu, robi to Sejm bez uchwały, bez udziału Senatu, bez udziału prezydenta, nie w formule ustawowej, czyli konstytucyjnej, to wypada postawić pytanie, dobrze, ale co się stanie i co uchroni nas przed tym, aby następny parlament nie zrobił tego samego kroku? I również uchwałą stwierdził nieistnienie Trybunału Konstytucyjnego wybranego obecnie. A kolejny parlament zrobił to samo. W związku z tym obawiam się, że przyjęcie tej tezy doprowadziłoby do sytuacji, że co 4 lata uchwałą Sejmu powoływany byłby nowy Trybunał Konstytucyjny, co powiedziałbym szczerze, doprowadziłoby do całkowitego rozchwiania ustroju państwa. Nie, jeszcze jedna. Bardzo długa minuta. Osobna kwestia to jest koncepcja kontaminacji. Tak. Również nie jestem jej zwolennikiem. Uważam, że przyjęcie tezy, że sędzia prawidłowo wybrany, sędzia konstytucyjny prawidłowo wybrany i zasiadający i orzekający wespół z sędzią dublerem, jakby to powiedzieć, zaraża się niekonstytucyjnością i jest również osobą nieuprawnioną do orzekania. To jest w mojej ocenie teza bardzo ryzykowna. Ponieważ gdyby ona miała zostać wcielona w życie i wprowadzona do systemu ustrojowego państwa, to musielibyśmy ją odnieść nie tylko do Trybunału Konstytucyjnego. Musielibyśmy przyjąć, że taka sama sytuacja dotyczy Sądu Najwyższego. Bo przecież w Sądzie Najwyższym również mamy sędziów wybranych przez NeoKRS. I też mamy dublera. Czyli idąc w ślad za tym takim rozumowaniem, należałoby powiedzieć, że mamy neosędziów.
idąc za tym tokiem rozumowania, należałoby powiedzieć, że nie mamy nie tylko Trybunału Konstytucyjnego, ale i Sądu Najwyższego. Dobrze, przejdźmy do sądownictwa administracyjnego. W naszym sądzie administracyjnym również są sędziowie wybrani przez NKRS. Przejdziemy jeszcze. 30 sekund. Dobra. Analogiczna sytuacja dotyczy sądów okręgowych, sądów powszechnych, sądów apelacyjnych. Więc gdybyśmy przyjęli koncepcję kontaminacji, musielibyśmy postawić tezę, że tak naprawdę nie mamy systemu wymiaru sprawiedliwości, bowiem sędziowie zostali zarażeni niekonstytucyjnością. Myślę, że to z ustawowego punktu widzenia jest teza bardzo ryzykowna i z gruntu jej nie podzielam. Dziękuję. Mam się zarysował bardzo ciekawy podział tutaj poglądów, bo to jest dla dyskusji naszej bardzo ciekawa, ale proponuję na ten wątek Trybunału i zakończyć. Przejdźmy dalej, bo nam czas ucieka. Proponuję, że Państwo, jeżeli ktoś ma jakieś pytania czy uwagi, żeby już dał mi znak, ja sobie będę to zapisywał. Podobnie, jeżeli ktoś na czacie, to też prośba potem o sygnał, jeżeli tak tutaj się pojawią. Przejdźmy może, proszę o krótkie wypowiedzi, do Krajowej Rady Sądownictwa, która jest uznawana za organ, który jakby zaraża cały system wymiaru sprawiedliwości swoją działalnością, który też jest organem, którym trzeba musi sobie poradzić. I pytanie, jak zdaniem panu przywrócić do życia i legalności ten organ? Mamy projekt w Sejmie, taki powstał pomysł, żeby wyjąć przed nagaz kwestii KRS-u i ją przeprocedować. Jak panowie oceniają szanse tego projektu, czy się uda, czy nie? Ale też prośba, żeby panowie się odnieśli krótko do kwestii, która była bardzo ciekawie dyskutowana w tym budynku w Kolegium Civitas 3 dni temu na dyskusję o KRS-ie. Między innymi się pojawiały takie obawy, które już kiedyś też były formułowane, czy przy całym szacunku i wielkim uznaniu i hołdzie dla sędziów i ich roli w utrzymaniu praworządności w kraju, czy ten nowy KRS nie jest takie ryzyko, że stanie się rodzajem super związku zawodowego sędziów. Takie obawy też się pojawiły i jak panowie się do tego mogą odnieść? Panie profesorze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Odpowiadam wyłącznie na KRS, ale to nie oznacza, że przyjmuję kontrargumenty dla doktora co do Trybunału, ale nie chcę być aktem, który się uczepi jak rzek, prawda, i będzie uparcie wracał do swoich. Także dziękuję bardzo. Myślę, że różnica poglądów została jasno zarysowana. Jeśli chodzi o KRS, to wydaje mi się, że projekt ustawy zgłoszony przez ministra, czy przygotowany przez ministra Bodnara, który w połowie jest zgodny ze stanowiskiem justycji, jest bardzo dobry. To znaczy, że należy jak najprędzej odtworzyć model wyboru sędziowskich członków KRS przez sędziów. Tam jest, oczywiście można się kłócić co do szczegółów, czy właściwe są proporcje, ile dostaną sądy okręgowe, ile rejonowe, ile wojskowe. Są szczegóły techniczne, na które ja się po prostu kompletnie nie znam. Ale sama idea powrotu do zasady sędziowie w KRS wybierani są przez sędziów jest absolutnie nienegocjowana. Bowiem jeżeli sama konstrukcja KRS, jak wszystkich rad sądownictwa w Europie Zachodniej, gdzie one istnieją, nie istnieją tam, ale tam, gdzie istnieją, jest właśnie taka. I to wynika stąd, że idea jest taka, że ci członkowie sędziowscy reprezentują sędziów, a ktoś, kto kogoś reprezentuje, musi być przez reprezentowanego wybrany. Natomiast w KRS jest jeszcze 10 osób, które nie wywodzą się, którzy nie są sędziami, nie reprezentują środowiska sędziowskiego. To jest pewien rodzaj balansu, równowagi, który został w Europie przyjęty jako pewien kanon. I wydaje mi się, że ten bardzo szczegółowy, 15-stronicowy bodajże projekt ustawy o KRS jest dobry. Powiedziałem, w 50% on realizuje model instytucji, bo druga połowa dotyczy, a co zrobić z neosędziami już powołanymi przez ten neo-KRS. I tam jest tylko jeden króciutki artykuł, który mówi, że tym zajmie się nowa KRS. Czyli pan minister Bodnar pragmatycznie i mądrze na razie podrzuca prezydentowi projekt, gdzie prezydent w zasadzie nie ma specjalnego powodu, żeby oponować, bo jak wiadomo, prezydent oponuje ze względów narcystycznych wyłącznie, czyli tam, gdzie uważa, że jego prerogatywy zostały naruszone, a tutaj jego prerogatywy w ogóle nie są naruszone. Z nowym sędziami będzie już sprawa dużo
poważniejsza. Tutaj ja uważam i jestem sprawcą tego procesu inwestycji, powinna obowiązać zasada: wracaj skąd przyszedłeś. Przyszedłeś czy przyszłaś? Wracaj skąd jest. Z sądu rejonowego, wracasz do sądu rejonowego, z, nie wiem, także krótko mówię, czy, nie wiem, z Wydziału Prawa, z prokuratury, czegoś, wracasz skąd jest. Bo twoje awanse nie są zgodne z prawem, ale nie dyskwalifikujemy cię przed startowaniem w nowych konkursach. To nie dotyczy tych, którzy przyszli z pozycji asesorów, bo to nie był naprawdę konkurs, tylko tutaj KRS pełniła rolę listonoszą, oni zostali. Czyli to będzie dotyczyło jakieś mniej więcej 1,5 tysiąca sędziów, którzy skusili się łatwym awansem, gwarantowanym przez całkowicie polityczną KRS, w ten sposób plując w twarz swoim kolegom i koleżankom w sądach, którzy zachowali uczciwość i z tej furtki nie skorzystali. Także to jest, uważam, jedyne dobre rozwiązanie, ale powtarzam, z punktu widzenia pragmatycznego, przełożenie tego na później, czyli pewne sekwencjonowanie reformy, jest zapewne mądrym, pragmatycznym krokiem. Co do modelu utworzenia KRS, zgadzam się z ustawą. Bardzo dziękuję, czyli rozumiem, że słowa piosenki lubię wracać tam, gdzie byłem, już to chyba się nie sprawdzą. Panie doktorze, to jak zrobić, żeby ten Krajowa Rada Sądownictwa była tym KRS-em naszych marzeń, czyli obywateli, którzy starali się walczyli o praworządność, jak pan to widzi? Przede wszystkim konieczne jest wprowadzenie zmiany, która związana jest ze sposobem powoływania 15 przedstawicieli środowiska sędziowskiego w Krajowej Radzie Sądownictwa. Warto przypomnieć, że od tego cały ambaras, cały problem się rozpoczął, ponieważ dotychczas, czyli do zmiany wprowadzonej przez Prawo i Sprawiedliwość, 15 sędziów w KRS-ie było wybieranych przez środowisko sędziowskie. Natomiast po wejściu w życie tej zmiany tak naprawdę byli to kandydaci polityczni wybierani przez parlament, co spowodowało, że KRS stał się tak zwanym właśnie neo-KRS-em i nie jest to kwestia dyskusji doktrynalnej, ale ten wadliwy status Krajowej Rady Sądownictwa w kształcie obecnym jest potwierdzony licznymi, bardzo licznymi wyrokami Trybunałów Europejskich i nie ma innego wyjścia, jak czym prędzej uzdrowić tą sytuację, a można to uczynić wyłącznie poprzez dokonanie zmiany zasad wyboru i powołanie zgodnie ze standardami konstytucyjnymi nowego składu Krajowej Rady Sądownictwa. Mamy dwa projekty. Mamy projekt ministra Bodnara, projekt rządowy i mamy projekt społeczny opracowany przez Justicję. Oba projekty należy ocenić bardzo wysoko. Mianowicie projekt pana ministra jest projektem uwzględniającym pewne realia polityczne. Mianowicie ten projekt zmienia jedynie to, co jest niezbędne i co wydaje się być akceptowalne przez prezydenta, który ten projekt musi podpisać, aby on wszedł w życie. Natomiast projekt Justicji jest projektem szeroko zakrojonej reformy Krajowej Rady Sądownictwa. Oba projekty opierają się na tym samym modelu wyboru sędziowskiej reprezentacji w Krajowej Radzie Sądownictwa. W tym zakresie są ze sobą spójne. W związku z tym wszystko jest ok. Natomiast to jest kluczowa rzecz. Po prostu jak najszybciej doprowadzić Krajową Radę Sądownictwa do składu, w którym nie będzie ona w 80% składała się z przedstawicieli wybieranych przez władzę ustawodawczą i wykonawczą. Warto podkreślić, że władza sądownicza jest jedyną władzą w Konstytucji w ramach trójpodziału władz, w której Konstytucja mówi o tym, że ona jest niezależna od innych władz. Odrębna, tak. Ta odrębność właśnie wiąże się z zasadami wyboru, czy między innymi wiąże się z zasadami wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, której podstawowym konstytucyjnym zadaniem jest stanie na straży niezależności i niezależności sądów, niezależności sędziów. To jest jedyne konstytucyjne zadanie Krajowej Rady Sądownictwa. To jest kluczowe. Rozumiem, że ta zmiana jest rozłożona na dwutakt.
Zakładam, że w momencie, w którym będą wybory prezydenckie i zmieni się osoba na stanowisku prezydenta, będzie można wprowadzić tą ustawę dalej idącą. Ale póki co jest tak, jak jest. W związku z tym rząd przygotował ustawę, która zmienia jedynie to, co jest niezbędne. Jasne. Bardzo dziękuję. I ostatnie pytanie z tej serii mojej, bo kilka spieszyłem w czasie, żeby dać też Państwu szansę. Osobne wyższe chciałem wypowiedzieć. Ale w dwóch aspektach tylko, jeśli można. Pierwsze to pojawiają się takie dyskusje, no właśnie, co z Sądem Najwyższym, prawda? Jak do tego podejść. Niektórzy nawet głoszą taką teorię, że być może trzeba go stworzyć na nowo. Ja osobiście uważam, że to jest bardzo ryzykowny i niedobry pomysł. Wydaje mi się, że to wprowadziło bardzo dużo zamieszania i dużo trudności w systemie sprawiedliwości w Polsce. No ale jest taki pomysł. I prośba o panu zdanie, jak panowie to widzą, czy na nowo, czy reformować, jak to w jaki sposób. I pytanie drugie o kwestię tak zwanych brzydko nazywanych neosędziów. Ostatnio w wywiadzie pan minister Bodnar wskazał, że jest taka możliwość, żeby neosędziowie po prostu otrzymali propozycję przejścia w stan spoczynku. To też można tak naprawdę odnieść do wszystkich, też w całym też w sądach powszechnych i sądzie administracyjnym neosędziów. Jak panowie się do tego problemu odnoszą? Bo pan już zarysował swój powrót, że wracają tam, gdzie byli, no ale być może będzie to jakiś element transakcji, tak brzydko nazwijmy, że nie wracają, gdzie byli, ale w zapoczynku i wtedy może będzie zgoda polityczna na te zmiany. Nie wiem, jak panowie do tego podchodzą. Ale jeśli chodzi o sąd najwyższy, jestem w stanie głębokiego kryzysu, ale kryzys ma charakter zupełnie inny niż w przypadku tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego. Gdyż podczas gdy Trybunał nie istnieje, to sąd najwyższy istnieje, ale w nim ryba psuje się od głowy, to znaczy od prezes Sądu Najwyższego, która sama jest neosędzią, w związku z czym nie powinna w ogóle tam przebywać, a po drugie, która w bardzo wątpliwych wyborach zdobyła minimalną liczbę głosów w porównaniu z panem profesorem Problem. Czyli teoretycznie prezydent może sobie wybrać, kogo chce, ale tam zostały zmienione zasady wyboru i liczba kandydatów prezentowanych prezydentowi specjalnie po to, żeby nawet jeżeli ktoś zostanie wybrany jednym głosem, ona dostała kilka, żeby prezydent mógł go sobie wybrać, bo tam jest pełna arbitralność. Także pani Manowska jest skądinąd solidna, rzetelna, uczona w dziedzinie prawa cywilnego, czyli tu nie ma porównania z prezesem tak zwanego Trybunału. Jest tam całkowicie w sposób nieuzasadniony. Nie mówiąc już o tym, że są dwie pseudoizby, które na mocy zarówno orzeczenia europejskich trybunałów, jak i uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego ze stycznia 2020, które nie są izbami. Czyli mamy głęboki kryzys i strukturalny, i indywidualny. Natomiast, i tutaj nawiążę leciutko do kwestii kontaminacji, gdyż pan dr Zalesiński dokonał jakby pewnego, zresztą chyba uprawnionego argumentacyjnie, redukcji ad absurdum. No w każdym sądzie, gdzie jest troszkę neo i troszkę prawidłowych, ci neo tych prawidłowych wedle koncepcji Sadurskiego by zakażali, a to znaczy, że nie istnieją żadne sądy. No nie, nie tak. To jest dlatego, że wielu prawidłowych, dobrych, porządnych sędziów Sądu Najwyższego, tak zwanych starych sędziów, odmawia zasiadania razem z neosędziami, protestuje. No, profesor Wróbel jest tutaj emblematycznym przykładem, ale przecież nie tylko on. I mamy do czynienia ze stałym, jakby ci neosędziowie w Sądzie Najwyższym, którzy już zdaje się osiągnęli powyżej 50% w skali całości, oni są jeszcze nie dość, no to są blisko 50%. Oni są poddawani absolutnie stygmatyzacji, dobrej, uzasadnionej. Tam istnieje pewien taki kordon sanitarny, który uważam jest naturalną, samoobroną instytucjonalną dobrych sędziów. Także tam absolutnie żadnej kontaminacji nie ma. Najkrócej rzecz biorąc, obie tak zwane izby, dziękujemy, przestają istnieć tamci tak zwani sędziowie, albo wracają skąd przyszli. Niektórzy w ogóle przyszli z uczelni przecież rozmaitych. Albo być może, jeżeli specjalnie się wyróżnili w prześladowaniu
sędziów powszechnych, to powinni stanąć przed już normalnymi, dobrymi, nieżebrowymi rzecznikami dyscyplinarnymi, a reszta podlega w zasadzie wracać z kolei przyszłość w przyszłość. Dziękuję. Panie doktorze. Więc ja chciałbym na sąd najwyższy spojrzeć z nieco innej perspektywy. To znaczy status Sądu Najwyższego obecnie, gdy idzie o neosędziów, jest statusem bardzo trudnym i bardzo znacznie trudniejszym w mojej ocenie niż w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego? Mianowicie po pierwsze, w tej chwili jest, tak jak pan profesor wspomniał, około 50% sędziów Sądu Najwyższego stanowią neosędziów. To jest bardzo wysoka liczba. Było kilka konkursów. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, co odróżnia neosędziów sądów powszechnych od neosędziów w Sądzie Najwyższym, to mianowicie to, że w przypadku SN-u konkurs na stanowisko sędziego został ogłoszony obwieszczeniem prezydenta RP. Bo obwieszczenie prezydenta RP jest aktem wymagającym kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów zgodnie z konstytucją. Tej kontrasygnaty zabrakło. Tej kontrasygnaty zabrakło i wypowiedział się na ten temat, poza oczywiście przedstawicielami doktryny prawa konstytucyjnego, wypowiedział się na ten temat również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wielu orzeczeniach. Przecież proces powoływania sędziów, neosędziów Sądu Najwyższego był procesem, który został zweryfikowany przez sąd, Naczelny Sąd Administracyjny. Naczelny Sąd Administracyjny wystąpił z pytaniem prejudycjalnym i wydał rozstrzygnięcie, w którym stwierdził nieważność uchwał powołujących neosędziów na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego, ale stwierdził w sytuacji, w której oni już odebrali, tak powiem, powołanie od prezydenta. I teraz, dlaczego sytuacja neosędziów w Sądzie Najwyższym jest tak szczególna? Mianowicie, zgodnie z konstytucją, akt administracyjny prezydenta, który nie ma kontrasygnaty, jest nieważny. I nieważne są wszystkie jego następstwa. To jest jedyna taka sytuacja w konstytucji, w której mamy do czynienia z konstytucyjną nieważnością. W związku z tym ustawodawca nie może uratować neosędziów Sądu Najwyższego. O ile w zakresie sądów powszechnych ustawodawca ma pewną paletę możliwości, może wybrać różne scenariusze, o tyle w przypadku sędziów Sądu Najwyższego powołanych przez neo-KRS mamy do czynienia z konstytucyjną nieważnością wyboru i w związku z tym oni nie są sędziami i tego się nie da zmienić. Ustawodawca nie jest w stanie tego konwalidować w żaden sposób. Wymaga to ponownego wyboru. Natomiast pytanie dotyczące przejścia w stan spoczynku. No właśnie, bo to by tak naprawdę oznaczało uznanie statusu sędziego, prawda? Czyli w sprzeczności o tym, o czym pan doktor mówi teraz, że nie nabyli w ogóle statusu sędziego. Nawet nie o to chodzi. W mojej ocenie to jest trudny do pogodzenia ze standardami etycznymi kompromis, który nie rozwiązuje żadnego problemu, a powoduje tylko komplikacje. No dla mnie to jest nie do przyjęcia w zgodzie z moją etyką. No to jest niemożliwe rozwiązanie. Uważam, że jeżeli ustawodawca zdecyduje się stworzyć taką możliwość, żeby połowa tak naprawdę składu Sądu Najwyższego powołana z konstytucyjną wadą, tak, co jest nieważne, przeszła w stan spoczynku, to będzie do góry. Dziękuję, pan profesor podobnie uważa, bo tak dobrze. Czy mamy ten temat ustalony? Mamy dwa głosy z publiczności do tej pory. Trzeci widzę, dobrze. Prośba o przedstawienie się i zapraszam. Ja mam jedna sygnała do sądu administracyjnego. Ja w kwestii trybunału niewiele chcę powiedzieć, bo nie będę powiedzenia. Pan jest sprawcami nie. Natomiast byłem członkiem tego KRS-u, który został rozwiązany w Warmii w 2018 roku. To było decyzją Sejmu i świadkowej większości. Proszę Państwa, ja będę mówił taki praktyczny, jeżeli chodzi o neosędziów, no KRS. No, ładnie z łaciny, nie, neosędziów mówię po prostu nie KRS. Dla mnie to jest, albowiem ma dwie wady, jeśli chodzi o wady istnienia tego biblioteka. Po pierwsze, ten skład pomijający kwestie te dyskusyjne z nami, prawa,
kto wybiera i dlaczego skład KRS. Nawet w tej formule nowej, on jest niekonstytucyjny, natomiast konstytucja w razie mówi, jaki jest skład sędziowski tego KRS. W tym KRS w początku nie ma, nie KRS, nie ma sędziów sądu miejscowego, a miejsce obsadzone. Nie ma wybieranego sędziów sądu najwyższego, a miejsce obsadzone. Przez dwa lata nie było sędziów sądu najwyższego, a miejsce obsadzone. To znaczy, że sędzia tego faktu już jest czysta, czytelna, bardzo wyraźna. To były kwestie te dyskusyjne z kolegą, kto ma wybrać. Nie zgadzam się z panem, że formuła tego było oczywiście to, co zaproponowane jest na rynku przyjęcia. Natomiast wróćmy do kompetencji pana prezydenta. Pan profesor Sadowski powiedział o prerogatywach. Dla mnie to jest wniosek, nie istnieje w ogóle jako przesłanka konstytucyjna. Pan prezydent ma 40 wyjątkowych możliwości z przepisów konstytucyjnego, kiedy nie musi mieć kontrasygnatu premiera, ale tylko tyle, nic więcej. To jest żadna postawa, która jest kapitalna. Jeżeli nie istnieje organ, a nie istnieje, według mnie KRS nie istnieje, to jest jeszcze, że nie ma prawa funkcjonować. To, co pan profesor powiedział, to się trybunał, to są KRS. Jeśli jest to organ kolegialny i ten organ nie dysponuje konstytucyjną większością do podjęcia uchwały, tylko taka jest forma jego działania, to on funkcjonuje, on istnieje i po prostu nie ma. Więc żadna uchwała nie zapada w zakresie przedstawienia kandydatów do prezydenta. Skoro nie ma organu, który nie może wnioskować, nie może być nominacji. Może prymitywny w przypadku też. W związku z czym kwestia jednego sędzia, który w sądach powszechnych, w sądzie najwyższym prawie, dla mnie jest tyle. Nie było wniosku, nie ma nominacji, nie ma sędzia. Zgadzam się w całości z panem profesorem Sadowskim. Tam, gdzie byliście, tam wracacie w konkursach i życiu, to może bardzo oczywiście. To jest pierwsze. I tu mamy sprawę dla mnie czytelną. Jeśli chodzi o naprawę Trybunału Konstytucyjnego, naprawę KRS-u, bo według mnie KRS-u najbardziej istotne jest elementy, bo ten Trybunał, tak jak pan profesor Sadowski powiedział, to jest wszystko totalnie przeżyte, jak pozostaje w tej chwili. To jest takie moje, kolokwialne wyrażenie. Nie jestem znawcą, nie będę się tutaj. Natomiast, jeżeli naprawę Trybunału Konstytucyjnego, KRS-u. Organ nie istnieje, są sprawy bieżące, terminalne stanu spoczynku i tak dalej, które poza naborem kandydatów na nowe stany konstytucyjne są przedstawione, rozwiązywane i to są sytuacje no, z punktu widzenia czasowego, sędziowskiego, nie wiedzący złoty, prawda, którego nie mówię. Dla mnie na dzień dzisiejszy udział nowo wybranych posłów, senatorów w tym KRS-ie jest nie nazwę, powczynią. W jakim posiedzeniu? W jakim posiedzeniu? To jest coś, czego nazwać się nie da. Jeszcze jeden element, proszę państwa, nie wiem jak w tej chwili jest, jak ja muszę tutaj wyrobić, znacznie nie zwracają na to uwagi, ale tu chcę pana prezydenta w KRS-ie, co jest konstytucją, ale ten przedstawiciel, chyba się nie będę panie profesorze, byliśmy być przedstawicielem zakładu zastępnego dla premiera, albo więc w tym kształcie praktyką. Tej prerogatywy nazwijmy to prezydentem? Nie. Więc również tu powinna być udział prezydenta, bo premierenia w tej chwili jest nowy, że dajcie, nie sprawdzałem tego, nie ma takie pytanie powiedzieć. No i kwestia tego składu, bo pan doktor mówił o składach sędziowskich, zainfekowanie. Nie chodzi o zainfekowanie. Jak to powiedział nieładny, ten ciekawy członek KRS-u, Nawacki, jakimś tam obowiązkiem kogoś jest coś. Sędzia, zasiadając w składzie orzekającym, musi wiedzieć, czy jest sądem. Jeśli to jest skład jednoosobowy, przepraszam, jednoosobowy, proszę państwa, to jest to skład do ustalenia przez tego sędziego, że orzekam w składzie, jest to sąd, zgodnie z ustawą, nie tylko konstytucją. Czy to nie jest skład sędziowski, czy to jest skład orzekający? Obywatel ma prawo do tego, żeby jego sprawy rozstrzygał niezawisły, prawidłowo obsadzony sąd. Więc obowiązkiem każdego, że tak samo jak w Trybunale, to jest również siadam z kim siadam do składu. Sędzią czy nie sędzią. I ta odpowiedzialność tego członka składu jest sędzią. I zasiadając jest, wydaje nie wyrok. O tym musimy pamiętać. Ja to mówię sobie praktycznie, jako sędzia orzekujący, czytający. Mam ten dylemat na bieżąco. Również w renesansie już pojawia. To nie jest tak, że ciutko z tym nikt nie tam do człowieka. Nie da się. Pomijam kwestię udziału kolegów pana, na przykład doktora, czyli tej pełnomocnika. Pan by tak sprawdził, tak naukowo ocenił,
analitycznie, duża grupa radców prawnych, adwokatów burzy się, mówiąc kolokwialnie, na te składy właściwie. Mogę panu powiedzieć, że w moich sprawach, czy w naszych sprawach, tak, ciut, jak ta pani w ciąży. Bardzo nie wiem. Czy nie ma ze strony środowiska prawniczego ataku na tą sytuację, czy obrony przed swoich klientów, przed tym, co się dzieje. Bo jak wygrali w pierwszej instancji, minęło sędzia, czy nie było wyroku, może się uda, że biznesy też mi zapytają. Tak, nie musi pan się z tym praktyczną, bo to przeżywamy, że tak nie. A te telematy na co nie tak narastają, proszę państwa. W czym bierze udział, na co patrzymy? Patrzymy ze spokojem, jest wiele. Jaki kwestionowanie tego wyroku, bo się spuści, jeżeli się to wyznało, to będzie za kwestią, że będzie nieuznane. Dziękuję. Panie sędzie, potem. Ale zatem, że się Paska też sędzie, na sam prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Administracyjnych. Ja muszę się odejść, nie ma. Ja chciałam poruszyć taką kwestię, która pojawiła się, bo nie tylko w projekcie Justycji, jeśli chodzi o nowo sędziów, bo też tenisu, ale był też i Helsińskiej Fundacji. Bo ja się zgadzam z kolegą, że co do tego, że pan prezydent słowo właśnie prerogatywa, to ciężko przechodzi przez usta, że nie mógł powołać nikogo, jeżeli nie miał ważnej uchwały KRS-u. I mimo, że mamy takie orzeczenie w NSA, nie ma łaski poświęcającej, jego ręka i jego podpis nie oznacza, że to jest sędzia. I mamy sytuację taką, że mówimy, że badajcie, gdzie byliście. I teraz, w takiej sytuacji, jeżeli ktoś poszedł do tego neo-KRS-u, a potem przyjął od prezydenta nominację, to oczywiście przy sędziach awansowych można powiedzieć, stosunek służbowy tego sędziego powstał przy pierwszej nominacji, bo tak mówią wszystkie komentarze, teraz się to przekształcił, ma inne miejsce służbowe. Ale teraz, jeżeli pan profesor twierdzi, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy orzekali w zwykle rady, byli zainfekowani, to jak można powiedzieć, że ten sędzia, bo tu mam dużą wątpliwość, ja wiem, że to jest rozwiązanie pragmatyczne, żeby nagle dużo sędziów nie było sobie, ale jak można powiedzieć, że ten sędzia, który przyjął taką nominację i sądzi, powinien sądzić już przynajmniej od pewnego czasu do orzeczeń Trybunałów Europejskich ze świadomością, że nie jest prawidłowo powołany, czyli że wydaje wyroki, za które państwo polskie może kiedyś dużo pieniędzy jego obywatele zapłacić. To czy on rzeczywiście powinien wrócić na stanowisko sędziowskie? Zresztą na przykład jak mieliśmy takie spotkanie w Naczelnej Radzie Adwokackiej, to tam powiedziano, oni nie widzą możliwości powrotu adwokata, który przyjął taką nominację do adwokatury, bo on by się musiał ponownie zbiegać. Justycja przewiduje, że będą jakby przymusowo wracać. No ale nie można nikogo zmusić. On się sprzeniewierzył praworządności. On nie może wykonywać zawodu zaufania publicznego. I to jest moim zdaniem duży problem. Mówię, pragmatycznie mówimy, no nie można tylu naraz sędziów wyrzucić z zawodu. Justycja nawet proponuje delegację, żeby oni zostali w tych sądach obsądzić te stare sprawy. Ale jak można powiedzieć, że jak on się cofnie z okręgu do rejonu, tak jak u nas jedna sędzia z NSA do sądu rejonowego, to czy ona w tym sądzie rejonowym, mimo tego, że to jej pierwsze powołanie było prawidłowe, czy ona ma prawo być sędzią? I Helsińska proponuje dlatego, to jest bardzo długotrwała procedura, ale oni właśnie zwrócili też uwagę na tą taką niekonsekwencję i oni proponują, żeby to KRS ponownie oceniała tych sędziów, żeby potem mogli się odwołać do sądu i żeby sąd mógł orzec złożenie z urzędu. No bo to wtedy już nie byłoby powodu z konstytucją, z wyrzuceniem jakiegoś sędziego z zawodu bez orzeczenia sądu. To jest bardzo długotrwała, ale myślę, że to jest jedyna sprawiedliwa procedura. Dziękuję i ostatnia kwestia. Pan Słowacz, student kolegium Civitas. Jaka w takim razie powstała luka w tym systemie sądowniczym, jeśli jedna partia, jedno ugrupowanie polityczne mogło przejąć w sumie całą władzę sądowniczą? No jak się zabezpieczyć na przyszłość przed taką sytuacją? No bo niewątpliwie no w przeciągu 10 lat na pewno czeka nas zmiana polityczna, bo tak często się dzieje po prostu. No i czy też ta sytuacja z sądownictwem i w zasadzie co zrobić z tymi sędziami trochę nie przypomina tej sytuacji zmiany ustrojowej w naszym kraju, czyli właśnie co zrobić z tymi sędziami, którzy orzekali na podstawie zmyślonych dowodów dostarczanych przez milicję na przykład. Bardzo dziękuję. Czy jakie bezpieczniki dostępować? Bardzo, czy ktoś jeszcze, czy możemy do naszych panelistów wrócić? Widzę, że już. Panie profesorze, ostatni głos. Tak.
Z tym, co powiedział pan sędzia Dżenda, się ze wszystkim w zasadzie zgadzam. Nawet obrócił słowa w zasadzie, ze wszystkim. Także nie ma sensu, bym zajmował państwu czas. Może tylko dodam, że cała ta kwestia prerogatyw prezydenckich, samo pojęcie prerogatywy jako rzekomo czegoś, co daje sędziowi tak zwaną absolutną władzę dyskrecjonalną nad pewną decyzją, jest nonsensowne. Ona nie istnieje w świecie. Może być prerogatywa w tym sensie, że dana ustawa, że dana decyzja nie musi podlegać konwalidacji przez na przykład premiera, albo nawet, że nie podlega kontroli sędziowskiej ewentualnie. Ale to nie oznacza, że może być całkowicie arbitralna. A jeśli przyjmiemy, że nie może być całkowicie arbitralna, na przykład nie uznamy decyzji prezydenta w jakiejś sprawie, który jednocześnie oświadczy, że zdecydował to, bo mu Pan Bóg w nocy tak kazał we śnie, albo bo rzucił monetę i wyszła mu orzeł albo reczka, uznamy, że prezydent oszalał, to na tej zasadzie wszystkie decyzje, nawet tak zwane prerogatywy, podlegają zdroworozsądkowym, racjonalnym zasadom zgodności z ogólnymi zasadami słuszności i tak dalej. Więc nie ma czegoś takiego jak pełne prerogatywy. I oczywiście to pięknie widzieliśmy nie tylko w sprawach sędziowskich, ale też na przykład w kwestii prawa łaski. To jest jedna rzecz. Chciałbym powiedzieć do pani prezes, ja tu mam troszeczkę, że tak powiem, wewnętrzny dylemat, bo ja jestem zaangażowany w Fundację Helsińską jako członek Rady Nadzorczej i mnie nie odpowiada stanowisko przedstawione na zewnątrz przez pana prezesa naszego zarządu, pana Nowickiego, ale ja to już mówiłem na zebraniu, nie chcę w związku z tym tego jakoś wałkować tutaj. Ja się nie zgadzam z pomysłem, że krótko mówiąc, zamiast wszyscy wracają skąd przyszli, to weryfikacja indywidualna. Choćby dlatego, że będzie to trwało latami, a my sobie na to nie możemy pozwolić. I choćby dlatego, że sam fakt przejścia do skorzystania ze ścieżki łatwego awansu sam w sobie jest dowodem sprzeniewierzenia się pewnej etyce sędziowskiej. Ale teraz powstaje pytanie, które pani prezes ładnie postawiła, a czy to nie jest takie sprzeniewierzenie się, które w ogóle dyskwalifikuje daną osobę ze stanu sędziowskiego. No ja się bardzo cieszę, że ktoś pokazał w tej dyskusji jeszcze bardziej radykalne stanowisko ode mnie. Bo ja zawsze uważam, że jestem jastrzębiem, a jeżeli przychodzi ktoś, kto mówi jeszcze bardziej radykalnie, to mnie to bardzo cieszy, bo wtedy ja wychodzę na umiarkowanie. Otóż ja nie chcę w to wnikać. No. Ludzie są słabi, skusili się. Na pewno nie powinni korzystać ze swojego nieetycznego działania. Na pewno będą również karani jakimiś metodami okazywania ich niechęci z sądu. Ja nie wiem, jak ja bym się czuł, gdybym wrócił z powrotem do sądu, do którego wracam, a gdzie koleżanki i koledzy wiedzą, że przez jakiś czas korzystałem, skusiłem się. Nie wiem, nie jestem sędzią, to są bardziej sprawy osobiste i etyczne. Ale jeżeli jest na stole takie stanowisko, żeby pójść krok dalej, to ja chętnie się pod tym podpiszę. I wreszcie najpoważniejsze pytanie pana studenta, kolegi, mianowicie co zrobić, by takie rzeczy się nie powtórzyły? Jakie są bezpieczniki? Najkrótsza odpowiedź, nie ma żadnych. Jeżeli przychodzi do władzy grupa mająca za sobą A, poparcie, choć nie konstytucyjnej większości, ale jakiejś większości, czyli ma legitymację do rządzenia i kompletnie nie czuje się związana żadnymi zasadami politycznymi, etycznymi, konstytucyjnymi i rozwala wszystko, jak idzie, to konstytucja jest świstkiem papieru. Nie jest nawet warta tego papieru, na którym jest pisana. Oczywiście można pewne rzeczy na marginesach zmieniać w konstytucji, podnosząc koszty polityczne owego łamania konstytucji. Można wprowadzać jakieś bezpieczniki typu to, co Fundacja Natorego proponuje, żeby Trybunał Konstytucyjny był wybierany inaczej. On w ogóle nie musi być wybierany przez parlament, znamy rozmaite modele na świecie, ale ten system w większości kwalifikowany jest fajny. To on idzie krok. Ale generalnie my nie mamy żadnych bezpieczników. Bezpiecznikami jesteśmy my. I dlatego argument, jeśli mogę jeszcze raz polemicznie do pana doktora Zolszyńskiego powiedzieć, jeżeli nie róbmy teraz czegoś,
Bo jak oni przyjdą do władzy, to oni zrobią to samo. A ja na to zawsze odpowiadam, to nie jest rozwiązanie. Bo oni i tak zrobią to. Rozwiązaniem jest zrobić wszystko, bo oni nie doszli do władzy. Żeby się ochronić przed samemu populizmem, to się odwołam do tytułu książki pana profesora. Panie doktorze. Tak. Odnosząc się do pytań ze strony państwa sędziów, to ja mam tylko jedną rzecz do dodania, bo co do zasady się zgadzam, natomiast mam jedną rzecz do dodania, mianowicie neosędziowie Sądu Najwyższego zostali przez prezydenta powołani na stanowisko wbrew zabezpieczeniu wydanemu przez naczelny sąd administracyjny, czyli w ogóle przed procesem kontroli legalności uchwał Krajowej Rady Sądownictwa i pomimo tego, że Naczelny Sąd Administracyjny w toku kontroli tych uchwał wydał zabezpieczenie, żeby prezydent się wstrzymał z powołaniem, bo sąd musi sprawdzić, czy te uchwały są podjęte w sposób legalny. Okazało się, że ocena sądu była negatywna, no ale to już, jakby to powiedzieć, było post factum, bo prezydent szybciutko te osoby powołał na stanowiska. I odnosząc się do pytania pana studenta, bardzo dziękuję za to pytanie, ono jest piekielnie trudne, to znaczy odpowiedź na nie jest piekielnie trudna. I tutaj wykaże się pewnym optymizmem również, bo pan profesor Sadowski powiedział, że tu nie ma żadnych bezpieczników, moim zdaniem są. Stan, w którym jesteśmy, jest stanem bardzo trudnym i z niego koniecznie musimy wyjść, natomiast liczy się to, w jaki sposób my z tego stanu będziemy wychodzili, jak będzie wyglądał proces przywracania praworządności. Ja stoję na stanowisku, że powinien on się odbywać zgodnie z kanonami praworządności, w sposób indywidualizujący odpowiedzialność, żeby nie dochodziło do sytuacji odwetowych, sytuacji napięć, które będą w perspektywie najbliższych lat generowały taką właśnie sytuację, że powstanie, spolaryzuje nam się środowisko i zawodowe, i instytucjonalne, społeczne i wszyscy będą czekali na zmianę polityczną, żeby móc wreszcie się, że tak powiem, odgryźć. Więc to jest pierwsza podstawowa zasada, żeby przywracanie praworządności odbywało się z poszanowaniem zasad sprawiedliwości społecznej. To znaczy, aby te osoby, które, mówiąc kolokwialnie, nabroiły, aby za to odpowiedziały. To jest wielka bolączka naszego systemu prawnego, że w dobie, przez okres kilku dekad demokratycznego państwa prawnego, my nie wypracowaliśmy sobie zasad rzetelnej odpowiedzialności prawnej urzędników. To jest problem. Mamy Trybunał Stanu, który tak naprawdę nie funkcjonuje, prawda? Odpowiedzialność polityków najwyższego szczebla jest znikoma, żadna, co rozzuchwala, bo nic tak nie rozzuchwala jak bezkarność. Więc gdyby ta odpowiedzialność była realna, egzekwowalna i nieuchronna, nikt nie podniósłby rękę na konstytucję. To jest druga zasada i jeszcze jedna, mianowicie wszelkie zmiany reformatorskie zmierzające ku przywróceniu praworządności, powinny brać pod uwagę jedną fundamentalną zasadę. Zasadę zaufania obywateli do państwa i pewności prawa. To znaczy, jeżeli odnosimy się do sytuacji neosędziów, sądów powszechnych, sądu najwyższego, to regulując ich stanowisko, musimy brać pod uwagę to, jak ono wpłynie na status prawny obywateli. I ten status prawny powinien być pewny, zabezpieczony i niezmienny, że tak powiem, w sposób radykalny, niezmienialny. To znaczy, jeżeli wydano rozstrzygnięcie, ono powinno być utrzymane w mocy, pomimo tego, że zostało wydane przez neosędziego. Więc to jest istotne, bo jeżeli zdestabilizujemy system prawny poprzez właśnie takie rozstrzygnięcia, że nie będzie tej pewności statusu prawnego obywateli, no to siłą rzeczy przełoży się to na odwetowe, że tak powiem, ruchy odwetowe w warstwie politycznej, tak? I to będzie rzutowało na efekty wyborów. Więc to jest kilka takich zasad, które ja uznałbym ostrożne za bezpieczniki, które mogą zabezpieczyć nas przed tym efektem jojo, mówiąc w słowie, tak? Że będziemy mieli co 4 lata wybierany nowy Sąd Najwyższy i nowy Trybunał Konstytucyjny. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.
Przekroczyliśmy 5 minut czas, także bardzo przepraszam za przedłużenie, ale warto było poczekać chwilkę, bo dyskusja była fascynująca i bardzo ciekawa. Bardzo dziękuję panu profesorowi. Dziękuję bardzo. Bardzo panu profesorowi dziękuję. Kolegium Civitas, że nas przyjęło i ugościło tą naszą ciekawą debatą. Państwu bardzo dziękuję za udział. Jeszcze raz panu dziękuję. Zamykamy debatę.